Witam. Dzisiaj na warsztacie kosa spalinowa Stihl FS350. Jest to moja stara, niezawodna maszyna z dobrych lat produkcji. Takich sprzętów niestety już nie ma w sprzedaży. Maszyna ma 15 lat. Pora zrobić jej wiosenny serwis przed nowym sezonem. Zakupiłem filtr powietrza. Zakupiłem świece i olej do mieszanki. Zrobimy świeżą mieszankę. Do tych czynności będziemy potrzebować klucz serwisowy, skrobak. Będziemy czyścić otwory wentylacyjne silnika tutaj, jak i sprężone powietrze w zbiorniku bądź kompresor, kto czym dysponuje. Wyobraźcie sobie, że ja tutaj nie wymieniałem jeszcze w ogóle filtra. Chodzi na oryginale. Zdejmujemy tą klapę. On był czyszczony co jakiś czas, nie? Ale po prostu przyszedł czas na jego wymianę. Mocno zabrudzony. Proszę, Austria, oryginał, 2005 rok, tutaj mamy nowy, też dedykowany do tej kosy, świeca zapłonowa również jest oryginalna, zdemontujemy ją, tutaj odkręcamy górne śruby, mocujące osłonę, tak aby się dostać do silnika. Zrobimy kompleksowe czyszczenie i dmuchanie. Słuchajcie, jak się dba, tak się ma, ale tak jak mówię, sprzęt jest naprawdę konkretny. No, takich maszyn niestety już nie ma, nie kupimy już takich sprzętów. Nie jest to takie żywotne jak kiedyś. Kiedyś robiono naprawdę solidne maszyny. Miało to chodzić lata. No i chodzi. Chodzi, bo naprawdę maszyna wykonuje bardzo dużo pracy. A nic złego się nie dzieje. Sam jestem ciekaw, jak wygląda świeca po tylu latach pracy bez wykręcania. No, przepaliła troszkę mieszanki już. Tutaj zdejmujemy, tak jak mówię, pokrywę startera, tak aby się dostać do wentylatora i przeczyścimy to wszystko. Zdejmujemy górną osłonę. I tutaj rozrusznik. O. No, widzicie, chcę po prostu te otwory wyczyścić z tych paprochów, co wentylator zasysał. Tak wygląda maszyna po 15 latach pracy. Gaźnik nie był ruszany. Nigdy nie było z nim żadnych problemów. Ale to dlatego, że po prostu nie zostawiam mieszanki na zimę, co jest bardzo ważne, bo wiele osób niestety bagatelizuje sprawę, zostawiając mieszankę paliwową. Przedmuchamy sobie tu. Prochów nie naleciało. Pozostawiając mieszankę paliwową,
i po prostu membrany siadają. No i zobaczcie, świeca po. W 18 latach. Pięknie wypalona. Kolor książkowy, ceglasty, taki piaskowy. Świadczy to o prawidłowo dobieranej mieszance smarującej silnik oraz prawidłowo wyregulowanym gaźniku. Nie wyrzucam nigdy oryginalnych części. Widzę, że też NGK. Bo jednak dobrze jest mieć takie dobre rzeczy. BM R7A. Dokładnie to samo, co zakupiłem. Słuchajcie, oryginał to jest jednak oryginał. Przerwa na tej widać jest zdecydowanie większa już na starej. Ale świeca naprawdę w przyzwoitym stanie. Delikatnie dokręcamy. Podkładka jest nowa. Dopasowuje się do powierzchni cylindra. Filtr nowy. Montujemy w miejsce tutaj gaźnika. O. Super. No i teraz nie będziemy wszystkiego nagrywać. Będę tu teraz wszystko mył, dmuchał, czyścił pokrywę startera. Tak jak mówiłem, tutaj to oczywiście wcześniej założę sobie przysłonę tą na filter, aby nie narobiło się tu ambarasu. I widzimy się za moment. Ok, elementy mam wydmuchane, wyczyszczone, wymyte. Można to wszystko montować, składać. Oczyściłem starter, oczyściłem wentylator tutaj. Tak, aby wiecie, po prostu czysto chodziło. Bez żadnych po prostu brudów. Dobra, tu pasuje. To wkładamy pod to. Siedzi na swoim miejscu. Tutaj musimy utrafić starterem. Ok, siedzi na swoim miejscu. I łapiemy wszystkie śruby na swoje miejsce. Dokręcamy wszystkie śruby.
i dwie z góry. I na koniec osłona filtra. Dołem siedzi i górą też siedzi na swoim miejscu. Oj, pięknie. Oj, mamy przegląd maszyny wykonany. Tutaj mamy śrubę jeszcze smarowania przekładni. Ja w tym miejscu zastosowałem smarowniczkę, gwint pasował, także tylko podpinam sobie dowotnicę, kilka razy wciskam i fajnie mi głowica smaruje. Super sprawa, polecam sobie tak zrobić. W miejsce tego korka po prostu smarownicę zamontować. Także przegląd mamy zrobiony z olejem 93 zł. Przyzwoicie nawet. Będzie naprawdę spokój na długie lata znów. Ja zazwyczaj robię mieszankę z 5 litrów benzyny. Nie robię tutaj, jak można zrobić w mniejszych ilościach. Jak ktoś potrzebuje, to można z 3 z litra, ale jednak dokładniej wychodzi, jak sobie setkę. O, tu mamy, tutaj mamy na opakowaniu litr, mamy 20 ml, 3 litry 60, 5 litrów setkę. Ja wolę, słuchajcie, jednak piątkę rozrabiać, tak jak się rozrabiało zawsze do motocykli, do dwusuwów. Większe ilości, było to dokładniej wymieszane. No to co, robimy próbę. Zobaczymy, jak maszyna teraz gada. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przepustnica. Fantastycznie reaguje teraz na gaz. Widzicie, zimny dwusuwa fajnie się wkręca. Kiedyś to były naprawdę sprzęty. Teraz to, tak jak mówię, wszystko takie jest po prostu tymczasowe. Chodzi dopóki chodzi. Tyle i na śmietnik. Także widzicie, łatwo można serwis zrobić, maszynę po prostu przygotować do sezonu i zupełnie inaczej pracuje. Cześć!